Cześć kochani, tu ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday. Przedstawiam wam produkt firmy Dunlop Capo Duster Capo Electric, prawda? Trigger Capo Electric, dedykowany głównie do elektrycznych gitar, jednak załapie się zarówno na klasyczną, jak i akustyczną. Otwórzmy to, otwórzmy tego pana pierdziawkę. O. O, tak to wygląda. Zasada działania jest naprawdę prościuchna. Po prostu ściskamy tutaj to i nam się te pałąki i po prostu wsadzamy tutaj gitarę. Obudowane jest gumą, więc generalnie to jest tak, że jeśli nawet przyciśniemy sobie gryf, to nic mu się nie stanie, po prostu no, guma nie spowoduje żadnych wgnieceń. To jest taki profil, chociaż generalnie zobaczcie, przystosowany to jest po prostu do gryfu. Widzicie, jest tutaj taka nóżka, takie coś. Zobaczmy teraz, jakby się to trzymało, jeśli chodzi o elektryczną gitarę. Mam tę gitarę sześciostrunową. No i teraz patrzcie, mam ten sprzęcik tutaj, cyk. Po prostu bez problemu łapie. Bez problemu łapie. Wszystko jest tutaj z tym w porządku. Nic się nie dzieje, nie wgniata się. Zobaczmy teraz, jakby to złapało, powiedzmy, gitarę siedmiostrunową. Oczywiście każdy też może mieć siedmiostrunową, więc dlaczegoż by nie? No i popatrzcie. Mam tutaj cyk. Tak. Siedmiostrunowa gitara. Dowód, że to jest siedmiostrunówka. Łapie też elegancko. Wszystko tu jest w pożądalu. Działa. Zobaczmy teraz co do klasycznej. Jak to będzie w klasycznej pasowało. Oto klasyk. Czyli jeśli łapało siedmiostrunową gitarę, która ma generalnie szerszy gryf, to klasyczną gitarę nie nastrojona świeże struny. W każdym razie nieważne jak brzmi, wszystkie struny wybrzmiewają w porządku. Capo Duster łatwo, ładnie chwyta nawet klasyczną. Akustycznej akurat nie mam, ale akustyczną naturalnie też złapię, jak już wiemy, że łapie elektryczną i klasyczną. Także no myślę, że fajny sprzęt, całkiem niezły. No jest tutaj Jim Dunlop USA napisane, Capo Duster. Myślę, że wart też swojej ceny i naprawdę niezawodny, prosty w obsłudze, nie psuje się nim nic, no bo nie ma co się zepsuć. Popatki kochani.